Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry LEGO Piraci z Karaibów, a ze mną dzisiaj jest pirat imieniem... Sztyks, go. Myślałem, że masz na imię Szymon, ale tak, dzisiaj jest z nami Sztyks, Sztruks, jak kto woli, no i oczywiście ja, czyli Wilku, a także misja numer 2, rozdział 2, Zemsta Królowej Anny. Tak nazywał się statek czarnobrodego. Tak. Do powiedzenia. Będę się mścił? W sensie jego załoga, tak? Jakaś takaś coś ten... Ja tu zmyślam, że Sztyk zapowie. Przejdźmy do tego po prostu. Będzie najłatwiej. Co mam powiedzieć? O jego czarnej brodzie. Był ją czasem coś ten? Nie no, taka postać to jest ciekawe, bo to jest taka postać legenda, ale on w sumie faktycznie istniał. Nie wiem jak teraz... Powiem jakieś imię i nazwisko. Nie powiem imię i nazwiska, bo nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam. W każdym razie taka postać historycznie faktycznie istniała. No, był on groźny, ale... W sumie on miał dosyć specyficzny sposób bycia, bo ta jego no legenda, i takie ruchy też kocie. Tutaj ta jego legenda widać, nie opiera się na tym, że on tak strasznie lubił straszyć ludzi. Generalnie no, myślę, że był to wielki chłop, miał czarną wielką brodę, do której lubiał sobie przymocowywać takie te ląty, które się tam potem do no, widać, tymi, widać. Nie? No, jest. Oni podpalał i po prostu jak ludzie go widzieli, to srali ze strachu. A tutaj co mu zrobili? Ktoś mu wbił czerwoną szablę tutaj w niczym ten. Klatę, a on nic z tego nie zrobił. I to, tutaj teraz jest pokazane, że jakaś tam ciula, jakaś ciulara przepowiedziała, że zabije go jednonogi koleś. Czyli pan na B? Tak, Barbossa, o to chodzi. No i on się teraz boi, że to faktycznie. Ale jest co to jest za księga? Bo ona się pojawia. Ja mówiłem ci w poprzednim odcinku. Nie jest to żadna szczególna księga. No też na taką książkę z takim jakby kielichem. Nie, to nie było. Nie było. Nie ma nic o chrześcijaństwie w tym. Nie było. W piratach, ale nic nie było już. O chrześcijaństwie jest coś akurat. Jest coś? W tej części jest. No tam był przymocowany do masztu, był klecha przymocowany. Takie rzeczy. Dobra, ale my nie dzisiaj, ale nie o... Ale dałeś mi dokończyć już teraz. A no to przepraszam. No powiedz. Nie. Ja czekam. My też. Nie wiem, gdybym miał gitarę. Ale fajne takie nutki się pojawiają. Ciekawe, czy gra. No, ciekawe. To mnie gra. Disco polo. Na gitarze disco polo. Tak. A mój! No, nie, mój. No, aż tyś. Mój! Idź, zagraj, może ci ktoś tam rzuci. Bilona. Może. Tutaj dla ciebie robota. Ja będę biegał. Dobra, wstawaj, ciulu. Nie ma tam. Wstawaj! Pomódka! Ja powiedziałem, to jest zasięgowa gitara. Zasięgowa gitara? Tak, strunami szczela, niczym zbicza. Wireless, tak, bezśrodowy. Pamiętam kiedyś, pisałem do kogoś, bo koledze pad się zepsuł tam, nie wiem, możliwe, że ja go zepsułem. I pamiętam, pisałem w nocy do supportu Microsoftu i próbowałem właśnie uzyskać informacji, co oznacza tam lampka, jak się pali jakaś, czy tam mrugało coś na tym padzie. I co to oznacza? I koleś mi się pyta, czy jest przewodowy, czy bezprzewodowy. A ja mu piszę, napisałem po angielsku, zarobuję zarobany całkowicie. Nie, że tam się nie znam na jak jest przewodowy, jak bezprzewodowy. Ale napisałem mu coś w stylu, jest bezprzewodowy, a po czym dosyć napisałem, że ma kabel. Więc naprawdę, trzeba uważać na to. Pamiętajcie, czy tutaj przewód coś ma, czy nie. Zastanawiajcie się nad tym, co piszecie. Bo ja tak naprawdę pół godziny z nim dyskutowałem. On mi pisze, czyli jest bezprzewodowy. Nie, ma przewód. A on, no ale jak, napisał pan, że nie ma przewodu i w ogóle dyskusja o niczym. Natomiast koniec końców doszliśmy do porozumienia, bo napisał, że sorry, jestem zmęczony i tak dalej, ale... Nie śpię od długo. Ale napisał, że odezwiemy się, pomożemy ci, oczywiście, że do maila nie było, nie? Bo sami nie wiedzą, co znaczy lampka, którą zaprogramowali w tych kontrolerach. No. Nie rozumiem tego, no ale olał to. No. Kolega ma za dużo pieniążków, więc i tak nie zwrócił uwagi, że... Nie zwróć uwagi, że zajmowałem mu kontroler za 120 zł. No, już mam dwa takie rozwalone. W jednym gałki nie działają, a w tym właśnie, no... Meriga, meriga. Nie. Jeden kolega rzucił inny. Chciałem zmontować z dwóch coś. Masz młot? No to byłoby, co by się dało pewnie nawet zrobić. Mam młot? Nie mam młot. Masz kurzą direct. Na młot Moradin. Takie coś było, nie wiem, chyba Diablo albo Bazooki. Wszyscy wiedzą, wszyscy grali, nie? To grał Baldur's Gate, łapka w dół. Niech nie gra, nie będzie. Ja tam. Ej, jakie bajce! A nie, to gitary ten. Ej, ale bajce. I patrz jak fajnie zmienia gitarę. Kibicujemy paszcz bajce. Nie. Ty kibicujesz paszcz bajce? Nie. Ja kibicuję...
biceps Tasie. Nataszy triceps. Nie wiem czemu. Jaki kurde skoczny chłopak, idziemy tu. A chciałem się dowiedzieć dlaczego. Nie, nie wiem co to jest. Jest ktoś taki? Nie, wiem. Ej, tu można... Co tu zrobić? Trzeba stworzyć taką fikcyjną postać. Będziemy nagrywać na emulatorach. Będziemy mieć 10 tysięcy lajków. Ale jakie? Zrobimy vloga i na jakich emulatorach? Co, gdzie? Będziemy sobie emulować głos, żebyśmy... Ja tak chciałem kiedyś zrobić. Ja chciałem kiedyś tak zrobić. Powiedzieć, nie, nie, to jest zły pomysł. Serio. To jest głupi pomysł. To jest głupi, ale... To mam bekowe. Ej, dobra, bo nie wiem, co ja tu mam robić ogólnie, nie? Nie zasłaniać. Dobrze, to Sztyk zrobi, ja opowiadam historię o Nataszy. No to podejdź Nataszy tu triceps. I mnie nie zasłaniaj. A czemu nic nie opowiada żadnej historii o Joannie, nie o Jannie, jak ona miała? O tej, co cię telefonuje, podczas znaczy odcinków, nie, żeby powiedzieć coś. Tak. Iza. Iza, tak, chyba Iza. Iza gorąca jak Ibiza. I co, ty jajko sadzone? No. Serio? Tak. No, u Izy wszystko w porządku. U Izy. U Elizy czy Izy w końcu? Bo... Nie, to było Iza i Lewaszam Topic, więc... Jest Iza. To może tu jest moje. O, tu jest jajko. Ja przychodziłem koło niego, ale to zapomniałem mi się, żeby było. O, ten Rumun. O, ten będzie jaja. O, to jest Jarekles jajka w sekundę. Nie, bo tutaj kolejna anegdotka. No ej, no wyrzuciłem to jajo! Jarekles twierdzi, że... O, to nie, chickeny to słabo. Jarekles twierdzi, że jego patelnia jest tak dobra. Ja wywaliłem to jajo, nie? Brawo. A ja trzeba może to usmażyć. Jarekles twierdzi, że ma tak dobrą patelnię i takie palniki, że jajko osadzone to mu się smaży w sekundę. Jajo w sekundę. I ma u nas ksywę tutaj w tym kręgu. Jarekles jaja w sekundę. Masz bombę, to jest jajko, to jest jak jajko. No, dobra, robisz to jajko? Nie! No daj mu to. Aha, już masz. Taka była bajka kiedyś z taką. Tak? Walter Melon, bohater do wynajęcia. Walter Melon czy Water Melon? Walter, właśnie, Walter Melon. No dalej, dalej. Nie, Water Melon. Daj cyganie, salamanie. Alam! Teraz będzie takie... Da. Takie hiciory, tylko na live'ach. Jebus, ale widziałeś jak szczeli. Albo na YouTubie, ale polecam. Dobra, idę po bombę. Tu bombu, czy nie? Nie. Palenie. Palu. Przeprowadźmy odcinek. Każde słowo tylko 20 lat. Albo można używać... Ej, to by było dobre, to trzeba to zrobić. No. Można używać tylko słów na jedną literę. I taki odcinek, albo tylko rzeczowników. I będziemy tak komentowali. Na przykład, rzeczowników? Nie wiem, na przykład na D. Słów? No. Dalej. Drabina. Dupku, dalej drabina. Dobra, może nie same rzeczowniki, ale no nie wiem. Dociśnij to. Dociśnij, debilu. To jest dobre. Trzeba taką serię zrobić. To będzie dobre, jak będziemy się zastanawiali przez godzinę, co powiedzieć. Będziemy biegać tu godzinę. W sensie, że tu przejdziemy tekst... grę, a tam 10 słów będzie wypowiedziane. To byłoby dobre. Okej, okay, to już wiemy, co nowa seria. Ale nie wiem, co ja tu robię, nie wiem, po co tu jestem, ale... Jak nie wiesz, co robię, mamy prawdziwego Pyrite? Zaśpiewaj. I co ja robię? Uuu. Co ty tutaj robisz? Uuu. I dalej też. Dobra, palę. Dobra. Ja palę. Nie pal. Nie pal. Ale nie szkodzi. Jak co mnie zabił? Halo. Tam da się nie. To trzeba rozwalić. A nie ma tutaj tego? Tu a, da się? Macie je? Kurde. Ja pierdzielone szmarożki. Uważaj! Eksplozja! A już był. Explosion. Dobra, przepraszam, jak tu poleczkę. Taka była piosenka Disco Polo. Explosion? Nie, to nie jest Disco Polo. Coś tam. Ale za chwilę będzie eksplozja. To dalej było? Kurde. Czekaj, muszę przypomnieć, bo to była dobra piosenka, to było... Wiem, że w CS-ie to na wielu serwerach to odpala jak jeszcze... Bo trochę tam zdarzyło się, że patrzyłem jak grają, to... Kim ja w ogóle biegnę? Nie? No właśnie, nie wiem! Taki chaos jest w tym odcinku. No... Ej, no chwila! O! No jakieś Rumuny za mną biegają, no stop, nigdy. Tak szła dalej, jakoś. Nie... Tak szła dalej piosenka Jareklesi. Rumuny za mną...
Kurde. Polecamy. Muszę miasto, sobie przypomnieć. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. O, tu ja. A nie, spuściłem to? No, to za cygan. No i Jacek. Co? To był zły wybór. To jest Jacek? Jacek cygan. Ciekawe, jak się mówi. No gdzie jest ta zasrana pochodnia? Nie ma, ja mam. Zadali, wracaj. Biegnę. Szybko! Czasu nie ma. Kurde, zabijają mnie. Nie, zabili mnie. No, ale będę miał. Spokojnie, on tutaj ją dobrze krył, zanim padł. Kryj, ryj. Jak ta piosenka szła? Nie przyszłony jest chyba do końca odcinka. W następnym odcinku poznacie sobie tak. Piosenki disco ball opuszczane tak, na serwerach. Tak. Będziecie musieli poczekać tydzień na kolejny odcinek, bo tak widzę, że co tydzień te aż odcinki się pojawiają. Często, gęsto. Dzień nie wiem. Na górę. Zakręcę myszkę. Dobra, co się dzieje? Nie wiem. To jest ten czornobrody. Tak. Ten co węgiel trzyma w brodzie. I sznurki, bo on to potem się... Ciepło w tym domu. Tak dalej. Ogrzewa chaty brody. Tak. Albo brodę chatą. Ci spadnie ta byszka. On nieprofesjonalny. Co? Wiesz, że jakaś księga. I oni cały czas jedną księgę oglądają, to musi być coś. Czy tak wymyślili dla nie Lego? Nie ma. To w Lego to sobie myśli, tak? Że po prostu zilustrować. No bo to wszystko było opowiadane. No tak. Tu nie mogę opowiedzieć. A skąd wiesz, może mówić? To. Wszyscy. To były napisy. Wiem, że też ta część, gdzie były te pojękiwania, ale w sumie to miało swój rok, mi się wydaje, widzisz? Ej, celuj do mnie. Patrz, sznajpery. No, to są automatic arma. A tak za... O! Kurde, lasery! Palpatine we mnie! Palpatine, mam rodzinę, nie zabijaj mnie! A nie, nie mam. Jak to? Wszyscy na YouTube jesteśmy jedną wielką YouTube'ową rodziną. Kochajmy Jezu, się. Sorry. To ci walno, nie? Ale kochajmy się. Przemoc w rodzinie. Więc lepiej uważaj. Nie można tego rozpierdzielić? A tu, to was. To ja teraz zrobiłem. Nie wiem, też co to było. Tam można na dół. Nie można. Ja nic tu nie widzę w ogóle. Ja nie wiem też, jest jakiś bardzo jakaś, chaotyczny. Kurde, poziom. Dziwny poziom, naprawdę. Taka jest. Wszystkie poziomy są na statkach, kurde, później. Mocie, kawał bosia! Też jest to nudne, no nie wiem, że pół filmu też na statku. No masz iść młot? Nie. Teraz panter mam. Elol, niewidzialna bet. Ej, ja łażę w niewidzialnej beczce. Ha! Kur... To jest peleryna niwi? No to serio. Ja widzę. Poczekaj, chcę zdjąć tę beczkę z siebie. Ale LOL, pod kapelusz beczkę schowa. Jaki kurwa. Jaki magik. Ale kom. Patrzcie na to. Jadka, jaki kurwa. Ja pierdzielę. W czy grach nie ma bugów. Idealne. Dobra, idę. Tylko ściągnę tę beczkę z siebie. Normalnie beczka śmiechu, nie? No. O, to też. O, ale masz flow. A to źle idę. Jeszcze raz! No. Jeszcze raz! Nie rozumiem. Czego? Życia. O nie! Nie! Jeszcze! Nie, no. Czekaj. Puścił, zaufał i myślał, że nie wierzył w to, że spadnę. A tutaj niespodzianka. Wracaj. Niespodzianka! Spadł. Dobra, bo ja tu bardzo ostrożnie będę robił. Trzeba nam tu zaczynać. Co tu mamy? Tu można... Co mamy zrobić? A, mam gitarę. A, masz uwolnić tego kaznodzieje, wiesz? Czekaj, muszę przełączyć, nie? Masło. Kurwa, tu coś brałem. No, a co ja zebrałem? Tu była gitara tylko? Nie, no, spluwa powinna być. No właśnie, no była spluwa, brałem spluwę. Mi się wydaje, że ta postać może być... No nie mam, nie? No przecież brałem spluwę do łapy, a nagle jej nie mam. Strzelaj. Właśnie próbuję. W gitarę. Serio, brałem spluwę. A nie wziąłem. A spadła na dole. Serio? Jest to możliwe, że jest. Spadła? Mhm. To chodź tu. No jak? Ja bym przez to otworzył. No dobra, jeszcze mi nie otwieraj, poczekaj. Ty mi otwórz. Ja pójdę. Nie. Ja mam no nie mogę ci. No kuźwa, brałem. Masz. Masz. Podnieś. No jest pan spluwę. Oj. No kuźwa! Podnieś się spluwę przecież. No widzę właśnie. A przytrzymaj X. Czekaj, który to X? No nie mogę w żaden sposób przełączyć. Przez tą beczkę.
Pewnie tak. Jak to teraz zrobić? Nie mam jak tego otworzyć tobie, nie? To jest. Houston, mamy problem. Może pędeczkę. Pędeczkę pozwolę. I teraz nie ma nigdzie broni, bo ty ją masz. Masz obie. No. To muszą mnie zabić. A nie, nie wyleci. Kuźwa. Ale nie, jak cię zabiją, to się powinna pojawić. Weź, nie chcę zabić. Dobra. Spadnij, skocz tutaj. No. Okej. Okay. Ja też skoczę. Żeby ci nie było skutka. No czekaj, bo on tak jakby... No gra na gitarze, no super, no marzyłem o tym. Przytrzymaj B. Gra na gitarze. X. A zmieni się B. No może to nie wiesz, dlatego nie ładnie. Haha. Zmieni się. Masz A, kiedyś, nie? A nie, jest okej? Okay? Nie. Czekaj. Bo ja tu się nigdy z tą jeszcze nie przełączałem, nie wiesz? Nie, zrobić. No, no, no i... Od nowa. Dalej, przełącz się, przełącz się. Ej, broń, jest broń. A, jest dobra. A, jest broń, dobra. A kim ja jestem teraz? No teraz jesteś ty frajerkiem. Masz... Nie, nie. Nie mam. A mogę podnieść? Nie wiem. Masz, dobrze, działa. Masz ba... Nie. Kurwa, podnosi ich, tak jakby animacja jakby ją trzyma. Ale niby nie. No. To jest... Ale bieda. Nie wiem, jak to zrobić. Może tu trzeba naprawić, dobiec? No kurde. Nie, no to na górze no to nie, jest. Nie, no trzeba iść do góry. A spróbuj teraz tam dobiec. No. Ale patrz. No. Trzeba zacząć, dobra. Chyba tak. No. Fajer skacze. Nie czeka na mnie. Idziemy na Gniwerę! No ty głupi grajku! No, nie mogę nawet tej kości podnieść. A, czekaj. No, ty możesz, a ja nie mogę. No bo tym też... Może zobacz. Tylko, że jest gówno chyba. No nie jest, nie. Wolniej. Prawda to. Co za pipa. Dobra, nie ma sensu biegać. Mówisz? Poczekaj. A może wyskocz? Nie, bo to pewnie tobie będzie komputer kazał zrobić, nie? Za burtę wyskocz. Nie, ja to mi chodziło, wiesz, dobrze. O, właśnie, może komputer to ogarnie. A nie, bo tak by się... Ale może... To ja muszę wyskoczyć, mam. No i graj. Ja muszę... Tak, że ja mu to... No, trzymam ci. No nie, nie, ty się nie przyłączaj. No to ty musisz nim grać, a komputer ci to otworzy. Przemysł się na tego kolesia. Tylko, że i tak chcieli, że ma nigdzie tu idzie gwiazdy. No i czemu tak kupić telewizję robić? A, czyli muszę z nim zrobić tak? Nie, przełączyć się. Co? Cię spadł? Ale i tak nie ma pistoletu. A może, czekaj, a tu może, bo tu nie szedłem. Już to nic nie da, nas bagowało się. Pieniążki. To co z tego, i tak trzeba tak na co nie da się wejść? Nie. Na pewno? Jesteś tego w 100% pewny? O Jezu, no nieważne. Ten świat nie masz prawa. No fuck. Jeśli się tak trafiać bez celu, to i tak nic nie da. To my wszystko dobrze robimy, po prostu podnosi broń, której nie ma, no. Wszystko przez tę beczkę. No, trzeba było pod niej wyłazić. Na pewno. A weź ty. A gitarą to możesz zrobić. Poznać szabla jak. A może na dół, czekaj, jedna szansa. Thank you.
No, zobaczymy, czy będzie. Fuck logic. Mamy to! Mówiłem? Gówno. A nie mówiłem! Trzeba tutaj to jest gra dla ludzi... Teraz spadłem. Aaaa! I pewnie nie będzie miał! Jest. To jest gra dla ludzi myślących. Trzeba no, parać w takie rzeczy. Nie powinieneś to grać, ani ja. Gdybyś na to nie wpadł? No nie. No. Tak to się robi, mieli państwo. O Jezu, tak nie, ale... O Jezu, będę miał? Będę miał. Dobrze, ale jest dobrze. Parę minut tutaj grozy i w ogóle i hejtu na twórców. Nie wiem, tak hejt będzie, bo tak faktycznie nie powinno być, no ale... To był taki... Easter egg. Tak, w sumie, nie, dzisiaj nie jest piątek 13, dzisiaj jest... Sobota 14. No. Równie pechowy. Ja pierdziu, ale coś ciężkie. Aż jedna rzecz się rusza. No, nie wiem. Nie, dwie się ruszają. Dał radę. Leć. Adaś, leć. Dobra, i co ja teraz? Nie polecasz, to pewnie iść, bo spadnę. No nie polecam. To polecam, polecam. Pojawię się na górze. Chyba. Co, strącić to? A chyba ja tak. No tak. Aha, no będziesz musiał, ale... Poczekaj. A tu jest jakiś room size. Co to jest za room size? Mogę się w niego zamienić? Co on robi tutaj? Czemu on ani mnie nie bije, ani... Odpoczywa! No tak. Co to jest? A co ty w ogóle tam dole masz? A, lecę do ciebie. O! Oh. Oh yeah! Fajnie. Aha, czeka na ciebie. Sorry. A to jak w tym, to jest taka wyskocznia jak w tym w super programie na Polsacie, Splash, nie? To wiesz. Splash, tam taki rolnik gra. Tak. Wszyscy znają. Rolnik sam w dolinie? Nie, ja rozumiem, ale jak można takie rzeczy oglądać, nie? Że w Polsce być celebrytą, to wystarczy pokazać dupę albo... Albo pokazać się... Dlatego nie jesteśmy debilem. Sławni. Dokładnie. Nie pokazujemy dupy. Żadnej no. Nie mam. Ej, no ten... Nie. Skończysz to, mam nadzieję? Nie, właśnie. A może. A to kto? Klech. Ach. Jakie wujownicze żołnierze. Widziałeś, jak ja tego zrobił? Kołajka? Klecha. Jak go sobie noszą na rękę. Się kochają. Wszyscy jesteśmy jak w rodzinie. No. Żółwie, syreny. Ptaki, jeże. Słonie. Tak. Szyszyle. Chomiki. Tapiry. Tak, też. Kozy są. Kozy są fajne. To ja napisane, że jestem talibem na Steamie, a nie ty. Zostaw moje kozy. No i taka dziwna misja, troszeczkę zbugowana, no tylko troszeczkę, to tam nie poczuliście, nie zauważyliście, że tu nie było nie tak. Odblokowaliśmy, ważne, że odblokowaliśmy kucharza. Kucharz jest świetną postacią. W końcu będzie żart. Garheng, nie wiem co to jest w ogóle, Salaman był fajny, Salaman było fajnie, z Garhengiem, nie wiem, nawet nie wiem, który to był, gdzie on się pojawił tutaj w tej misji. To był ten Koker. Koker? Parker. Chciałem no połączyć tak. Packer i Cox. No tak, i to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek. Prawdziwy pirat był, prawdziwe bugi też były. No tak, jajko było, właśnie, no, kurde, ważne, gdzieś nie easter egg. Jajko. Było dosłownie jajko. No, to jest jajko razie... Jarekles. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o to, o ten odcinek. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. I Złote Klocki 2, bardzo się cieszymy. Dajcie łapki dajcie lajka. To zagra wam babałajka. Na razie.